Dzień dobry Państwu. Rozmowy strajku, komentarze dnia. Bojan Stanisławski, Maciej Wiśniowski. Kłaniamy się Państwu najuprzejmie w ten jeszcze prawie letni wieczór. Będziemy dzisiaj rozmawiali o Rosji i o Ukrainie. Mówię to tak nieco ogólnie, ponieważ wydarzeń stało się tak wiele, że nie chcemy się tego enumeratywnie wyliczać, bo to by zajęło zbyt dużo czasu. Ale wszystkie te, o których zaraz powiemy, są ciekawe. Bojan, zacznijmy od tego, że rzeczywiście jest jakiś według mnie gorszy czas dla Ukrainy. Po pierwsze, były prezydent, a być może i następny, Donald Trump, odmówił prezydentowi Zełenskiemu, który jak wiadomo wybiera się do Stanów Zjednoczonych, jutro tam będzie, spotkał się z Bidenem, ma na to i miał dużą ochotę na spotkanie się również z Trumpem. Trump mu odmówił, po pierwsze. Po drugie, powiedział między innymi, Rosji nie da się pokonać, a demokraci robią źle, wspierając Ukrainę. Powiedział też, że plan Zełenskiego nie jest najlepszym pomysłem i stwierdził, co następuje, że Stany Zjednoczone muszą wyjść z wojny rosyjsko-ukraińskiej, co znaczy, że już weszły, nie? Ale Biały Dom nie ma planu, jak to zrobić i że Joe Biden i Kamala Harris wciągnęli nas w tę wojnę, a teraz nie mogą się z niej wydostać, powiedział Trump, według mnie bardzo, bardzo prawdziwie. I to jest jedna sprawa, o której w tej chwili chciałbym, żebyśmy porozmawiali, ale nie jedyna, ponieważ, ale dobrze, powiedzmy, zatrzymajmy się na chwilę przy Trumpie i tym niepowodzeniu, bo już to trzeba tak nazwać, przed rozpoczęciem wizyty Zełenskiego w USA. Wydaje mi się, że Trump nie miał innego wyboru, dlatego że Zełenski zachował się jak zwykle w sposób chuligański z punktu widzenia politycznego i nie pamiętam dokładnie, czy było to kilka czy kilkanaście dni temu, o kandydacie na wiceprezydenta, wraz z którym Donald Trump tworzyć ma ewentualnie ten prezydencki duet amerykański, czyli o J.D. Vance'ie, wypowiedział się Zełenski jako o niebezpiecznym politycznym ekstremiście. No, oczywiście było to, ten komentarz został sformułowany na kanwie wypowiedzi wielokrotnych, ale jednej z ostatnich, zresztą całkiem przypadkowej, J.D. Vance'a i to całkiem wcale nie takiej najostrzejszej, powiedziałbym, jeżeli chodzi o jego retorykę dotyczącą Ukrainy. No, powtórzył on mniej więcej to, co sformułował mniej więcej to, co ty tutaj zacytowałeś, jeżeli chodzi o Trumpa i jego komentarz a propos Kamali Harris i demokratów i administracji Joe Bidena. No, jeżeli w ten sposób traktuje się retorycznie jakiegoś polityka, no to trudno oczekiwać, że jego najbliższy sojusznik, zwłaszcza, że do wyborów amerykańskich zostało 40, chyba 45 czy 40 dni, nieco ponad miesiąc, no nie zechce się z nim spotkać. Nawiasem mówiąc, co miałoby być celem takiego spotkania? To znaczy, wyobraźmy sobie, że do tego spotkania dochodzi. I przepraszam, co Zełenski miałby do powiedzenia Trumpowi z zakresu tego, co Trump chciałby usłyszeć lub na co mógłby ewentualnie zareagować? Zełenski przychodzi z jedną wiadomością. Jest ona została ostatnio ubrana w ten taki niezbyt, powiedziałbym, adekwatny frazes, plan zwycięstwa. Mhm. Plan zwycięstwa sprowadza się do tego, że pokonamy Rosję. No, taki jest wspólny mianownik. No i pokonamy ją wspólnie i niestety cały czas mamy polityków takiego ważnych międzynarodowych, którzy mu wtórują. No, oczywiście najbardziej tutaj taki wokalny jest Boris Johnson, który powiedział, że Rosję można pokonać bez żadnego problemu, tylko trzeba jeszcze jej pożyczyć 500 miliardów dolarów. Znaczy Ukrainie trzeba pożyczyć, czy Rosji? Nie, Ukrainie, tak, Ukrainie trzeba pożyczyć, że Rosję można pokonać, przepraszam, jeśli się źle wyraziłem, Ukraina może pokonać Rosję, tylko trzeba jeszcze pożyczyć tam, trzeba i dać oczywiście dużo broni, 500 miliardów dolarów, no i w ogóle wszystko będzie, jeszcze ją trzeba przyjąć, no i trzeba ją przyjąć do NATO, oczywiście. No i teraz zastanawiam się w tym kontekście, dochodzi do spotkania Trump
Zełański. Zełański przychodzi i przedstawia mu ten plan zwycięstwa. I co Trump miałby powiedzieć na to? Znaczy, co on ma, w jaki sposób miałby się wybrać? Co Zełański się spodziewa, żeby go przekonał? Na przykład w jaki sposób? No, wiadomo, że jest to niemożliwe. Nie chcę przez to powiedzieć, że przekonanie Trumpa w ogóle nie jest możliwe, ale nie jest możliwe, żeby zrobił to Zełański. Musiałby to zrobić jakieś mocne konsorcjum kadrowe tam z amerykańskiego Deep State. Zresztą niewykluczone, że to zrobi, jeżeli dojdzie do wyborów i Trump zostanie prezydentem i zostanie zaprzysiężony prawidłowo i zostanie i obejmie urząd w lutym przyszłego roku. Tak. Więc ja myślę, że tylko finalizując, chcę powiedzieć, że to w ogóle nie ma znaczenia. Zełański się spotka z Trumpem, nie spotka się z Trumpem. Moim zdaniem nie jest to w ogóle istotne z punktu widzenia tych procesów, które na Ukrainie w tej chwili zachodzą. A nawiasem mówiąc, niezależnie od tego, że z kimkolwiek by się nie spotkał, niezależnie od tego, co mu obieca teraz Joe Biden, to widać wyraźnie, że ten trend, który no, Krzysztof Podgórski opisał znakomicie w tym godzinnej waszej rozmowie, z przedwczoraj, opisał, to będzie się utrzymywał, więc to, te spotkania są naprawdę moim zdaniem no, prawie bezcelowe. No więc otóż to właśnie, tym bardziej, że sygnały, które dobiegają, no myślę, że jednak ktoś czyta, jeśli nie Zełenski, to ktoś może czyta z jego otoczenia różne inne doniesienia, na przykład takie, które wygłosił prezydent Turcji Recep Erdoğan dla amerykańskiej telewizji NBC, w której mówi wprost, że USA nie są zainteresowane w tej chwili tym, żeby przyjąć Ukrainę do NATO. Przy okazji też powiedział, że wiele krajów NATO też nie chce, żeby Ukraina dołączyła do NATO. Musimy widzieć te fakty takimi, jakie są i podjąć decyzję, uwzględniając je. A trzeba jeszcze dodać, i warto to dodać, że Erdoğan niedawno, to kilka dni temu zupełnie, wszyscy na Ukrainie się tym onanizowali, że powiedział, że musi być pokój, musi uwzględniać integralność terytorialną Ukrainy i że Krym musi zostać ukraiński. No, niech się obmarzyć. To było dawno. Tak. Tak, tych wszystkich, którzy nie, to było kilkanaście dni temu, którzy na to zwrócili uwagę, że no, nic tak nie przychodzi łatwo politykom, jak zmiana zdania, szczególnie w takich sprawach, jeżeli fakty postępują w ten sposób, że sytuacja się po prostu zmienia najnormalniej w świecie. To nie jest jego deklaracja na wieki wieków. Być może rzeczywiście to było kilkanaście dni temu. Ja to pamiętam, jakby to było, nie wiem, ze dwa miesiące temu, ale ja rzeczywiście tutaj mojej, że tak powiem, poczuciu chronologii nie bardzo można zaufać. Natomiast Erdoğan, no pamiętam, że wtedy to komentowaliśmy, no, że Erdoğan to jest właśnie taka osoba, która potrafi znienacka wszystkich zdenerwować i wyprowadzić z równowagi. I to jest jakaś właściwość, której wartość on rozumie i której używa rzadko, no ale w sposób taki właśnie bardzo dosadny. Natomiast wtedy pamiętam też, że zrobiła na nas wrażenie kompletna nieobecność rosyjskiej reakcji, to znaczy właściwie Rosjanie niczego nie powiedzieli. Co mnie z kolei w mojej świadomości jakoś wzbudzało takie myśli, że no może on po prostu to uzgodnił z Rosjanami, że tam ktoś go naciskał, on im powiedział, że słuchajcie, tak i tak, to muszę tutaj akurat się wyrazić w taki sposób, bo inaczej mnie będą prześladowali, ja już mam tego dosyć. Natomiast w tym, no tego nigdy nie wiemy, bo dostępu do informacji wewnętrznej niestety brak, ale podobnie jest i tym razem. No nie wiemy, czy to jest tak, że on postanowił tym razem zdenerwować Stany Zjednoczone, niewykluczone, ale może też jest tak, że Stany Zjednoczone i ja, zwłaszcza jeżeli połączyć to z wystąpieniem na forum ONZ-u Erdoğana, gdzie tam mówił o tym, że Hitlera trzeba powstrzymać, że kiedyś powstrzymaliśmy Hitlera, dzisiaj trzeba powstrzymać Netanyahu. Myślę sobie, że to też mogło być uzgodnione w jakiś sposób, albo przynajmniej mogło być pobłogosławione przez Stany Zjednoczone, dlatego że Stany Zjednoczone mają taki, część establishmentu w Stanach Zjednoczonych, która no, czasem się dorwie do głosu, no to jest właśnie ta, która rozumie to, że przyjęcie Ukrainy do NATO będzie oznaczało koniec NATO z pewnością, być może koniec świata również, ale koniec NATO na pewno i że to, co w tej chwili się decyzje polityczno-wojenne, które zostały podjęte przez Izrael,
czy przez stronę izraelską, no to to jest, to jest jakieś to jest jakieś niebezpieczeństwo, które jest do tego stopnia nieprzewidywalne, że no, Ameryka po prostu niezbyt może sobie na to pozwolić, nawet przy jakimś potencjale dużym, którym dysponuje, ze względu chociażby na kwestie związane z kampanią prezydencką wyborczą, więc może ktoś mu pozwolił, albo się ktoś dowiedział, że on tak będzie mówił, na przykład w tej gazecie a propos tego, że Ameryka sobie nie życzy, żeby Ukraina została przyjęta do NATO, tak samo jak tam porównanie Hitlera do Netanyahu. Może po prostu to było, to jest część jakiegoś programu. No. Wiesz, to co mówisz, to ma sens, dlatego że w tym samym wywiadzie Erdogan przekonywał dziennikarzy, że stosunki jego kraju z Rosją, cytuję, rozwijają się każdego dnia na wielu płaszczyznach. I więc może tym chciał zdenerwować. Może tym chciał się zdenerwować i być może sądzę, że osiągnie sukces, jeśli o to chodzi. Natomiast co się tyczy tej wojny na Bliskim Wschodzie, takiej ogólnej rzeczywiście, to trzeba przyjąć do wiadomości, na przykład, że dzisiaj, sprzed 20 minutami, prezydent Biden dopuścił, że może być pełnoskalowa wojna na Bliskim Wschodzie. Wprawdzie oczywiście otworzył to jest TASS, bo oczywiście w Polsce jeszcze nic nie ma. I oczywiście dopuścił, że trzeba robić wszystko, by tę wojnę zatrzymać. No ale skoro prezydent USA, niezależnie od tego, w jakim jest stanie psychicznym, a przecież to nie on mówi, tylko on mówi to, co mu sugerują, żeby mówił. Rzeczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie jest jakby to powiedzieć, napięta i wystąpienie Erdoana no, mieści się w tej układance, prawda, która miała... Mieści się w tej układance, ale jednak jest w jakimś stopniu nadzwyczajne, no, chociażby ze względu na te porównania, które padły na forum ONZ. No to tego dotychczas chyba nie słyszeliśmy tam, przynajmniej porównań Netanyahu do Hitlera. Nie mówię, że one są nieuzasadnione, ale no nie słyszeliśmy tego. Po drugie, wystąpienie króla Jordanii, którego ja niestety nie słyszałem. No jedyne, co widziałem, to no, pełne emfazy, komentarze w sieciach antyspołecznościowych ludzi, którzy no, powiedzmy rozumieją okoliczności na Bliskim Wschodzie, no i tam wyrażają jakieś propalestyńskie sympatie. No, że to było znakomite wystąpienie, że wspaniałe wystąpienie, że no właśnie takie było poruszające i że było takie przekonywające. No tylko tutaj mamy ten wątek, który przy tej okazji jest dość wygodnie pomijany przez ludzi, którzy upowszechniają tego rodzaju komentarze. Niezależnie od tego, co oni powiedzą, to oni, no to pozostaje wypowiedziane. Natomiast pytanie, czy za tym pójdą jakiekolwiek akcje i czy jest to ewentualna zapowiedź jakiejkolwiek zmiany polityki. Przypominam, że Turcja, a zwłaszcza Recep Tayyip Erdoğan, gardłuje od roku mniej więcej o tym, jakie to jest straszne, jakie to jest okropne, jaka to jest tragedia, jak temu trzeba zapobiec, jak nie wolno, że to hekatomba, że to ludobójstwo i tak dalej. No i nic z tego nie wynika, nawet tam zagroził w pewnym momencie, że tu będą oni musieli chyba zrobić porządek z tym Izraelem i to miało taki jakiś wymiar wojskowy teoretycznie mieć. No ale nic z tego przecież nie wynika, z takiego gadania, no poza oczywiście no samą tą gadaniną, która może być inspirująca przez jakiś czas i wywołać na przykład falę komentarzy w sieciach antyspołecznościowych. Król Jordanii, nie wykluczam niestety, nie miałem okazji jeszcze wysłuchać, spektakularne wystąpienie na forum ONZ, no ale to są i Erdoğan jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, przynajmniej częściowo, być może już nie na długo, ale Turcja jeszcze jest w NATO. No to druga armia, było niedługo. Oczywiście, poza tym cały czas sprzedaje ropę z Azerbejdżanu, przez Turcję sprzedaje ropę do Izraela, więc jeżeli choć w połowie te jego słowa miałyby znaleźć jakieś pokrycie w działaniach politycznych, to chociaż tego powinien zaprzestać, tak mi się wydaje. Natomiast no, król Jordanii może sobie mówić co chce, ale jeśli coś miałoby zdecydować o zmianie, o jakimś no, poważnym przesileniu, jeśli chodzi o politykę zagraniczną Jordanii, to musiałoby wiązać się rzeczywiście z poluzowaniem amerykańskiej smyczy albo z jakimś bardzo drastycznym
ruchem ze strony społeczności palestyńskiej, która zamieszkuje w Jordanii. Ja nie pamiętam, ile tam dokładnie tych Palestyńczyków jest, ale chyba 11 czy 12 milionów. Także to jest naprawdę no, potężna grupa społeczna, z którą no, nie można się tak nie liczyć zupełnie. I w sytuacji, kiedy no, wszyscy się radykalizują, bo przecież nie chodzi tylko i wyłącznie o Palestyńczyków, ale cała ta oś oporu i do tego no, działania Izraela, zwłaszcza te w ciągu ostatnich, tam powiedzmy ostatniego tygodnia, no to jest coś, co no, musi znaleźć jakieś odzwierciedlenie w nastrojach społecznych i nie wiem, czy te nastroje, które no, w Jordanii na pewno są bardzo radykalne, tak samo jak w pozostałych krajach arabskich, no to czy one, no, czy one zdołają tutaj odcisnąć jakieś piętno na postępowaniu króla Jordanii i czy ewentualnie nie wiem, skłonią go do zmiany postępowania i na ile też jest to w ogóle możliwe, no, zważywszy na to, że on w kontakty ze Stanami Zjednoczonymi jest uwikłany od dziesięcioleci. Zobaczymy, jak to wygląda. No, złe wieści dla Zełenskiego są również takie, to nie jest być może jakieś szczególnie bulwersujące wydarzenie, ale dobrze charakteryzuje. Otóż poseł z partii Sługa Narodu ukraiński, Andrii Odarczenko, zbiegł właśnie z Ukrainy i zameldował się w Rumunii, poprosił o azyl. Nie chciałbym martwić pana posła, ale zdaje się źle wybrał kraj do tego, żeby prosić akurat tam o azyl. Sugerowałbym, gdyby chciał mnie słuchać, zupełnie inny kierunek, no ale dobra, tak wybrał, może uznał, że ma to sens. Oczywiście natychmiast strona ukraińska poinformowała, że jest zamieszany w skandal korupcyjny, czego nie wykluczamy. Korupcja jest, jakby to powiedzieć, integralną częścią życia politycznego Ukrainy i nie wyobrażam sobie, żeby tam wszyscy wszystkim płacą, więc zawsze na każdego można coś będzie znaleźć. No fakt jest jednak faktem, że jeśli poseł z partii rządzącej daje dyla, to znaczy, że rzeczywiście na tym statku nie jest najlepiej i jednak ma się ku, no nie wiem, czy zatonięciu, ale w każdym razie wody nabiera i to część z nich czuje, także myślę sobie, że to jest ten sygnał, który Zełenski i jego otoczenie musi odczytać. A zwykle w takich wypadkach, to Bojan, ty wiesz, ja wiem i wszyscy wiedzą, ludzie z takich kręgów, poza tym, że proszą o azyl, to zaczynają mówić, no, bo z nimi się przeprowadza wywiady i zaczynają mówić, i zaczynają opowiadać szczegóły z życia politycznego Ukrainy. To może być naprawdę nieprzyjemna rozmowa i nieprzyjemne wiadomości dla ukraińskiego establishmentu, nie? Jak myślisz? No, wiesz co, wydaje mi się, że to jest drobiazg na tle tego, co w tej chwili dzieje się, zwłaszcza na frontach wojny ukraińskiej. No i oczywiście odbija się taką polityczną czkawką w Kijowie i myślę, że w centrum tych wstrząsów powodowanych właśnie tą czkawką jest oczywiście sam Zełenski i jakieś jego najbliższe otoczenie. No chciałoby się tutaj poznać to jakoś od podszewki i zorientować się, komu to zagraża najbardziej, jaka w tym wszystkim jest rola Jermaka, co zaplanowali Amerykanie, o co się kłócą z Brytyjczykami. No to wszystko byłyby fascynujące rzeczy, kto wie, być może za jakieś 40-50 lat, jeśli dożyjemy, to będzie można zajrzeć do jakichś dokumentów, które zostaną odtajnione w tej sprawie. No ale póki co możemy się wyłącznie domyślać. No, ja gdybym miał się domyślać na podstawie jakiegoś posła partii rządzącej na Ukrainie, który uciekł i który został oskarżony o korupcję i poprosił w związku z tym o azyl polityczny, no to powiedziałbym, że to jest taka jakaś naprawdę desperacka formuła, bo rozumiem być prześladowanym politycznie i poprosić o azyl, no ale też w kraju, który właściwie wspiera tych, którzy teoretycznie, czy rzekomo, czy może naprawdę cię prześladują, no to wydaje mi się no, pewnym logicznym... Niedobrym wyborem. Tak, no i też twierdzenie, jakoby było się ofiarą polowań politycznych i no to skłaniało właśnie posła rządzącej partii, prawda? Do tego, żeby prosić o azyl polityczny znów, no w kraju, który wspiera tę rządzącą partię, no to jest coś...
coś to jest tu trochę zbyt dużo sprzeczności. Jak mówił pan Zagłoba, jest poważnie, ale wydaje mi się, że to nie jest, wydaje mi się, że to nie jest sygnał, który tu można potraktować jako poważny. Jako poważną przesłankę do takich twierdzeń, no, że tutaj system, władza czy tam administracja Zełenskiego się sypie. Ja myślę, że to prawda, ale to nie dlatego, że ten poseł uciekł. Myślę, że to jest taki symptomik. Po prostu tak. Jest tak, że gdy Matrix się załamuje, no to występują różne komiczne elementy, prawda? I to jest chyba właśnie ten komiczny element. Można by to zaklasyfikować do jakiegoś kącika cringe'u albo kącika cyrkowego, coś w tym stylu. Natomiast ja temu posłu, no to oczywiście życzę wszystkiego dobrego. Jestem bardzo ciekaw jego rozprawy czy procedury azylowej, no w jaki sposób będzie on się ubiegał, jakiego rodzaju wniosek złoży, czy to będzie publiczne. No bardzo bym się chętnie w to wgłębił i bym tutaj przedstawił na ten temat wówczas swoje jakieś przemyślenia, albo przynajmniej przedstawiłbym ten wniosek i argumenty, których używa, bo jeśli jest z partii rządzącej, a prosi o azyl polityczny, to będzie musiał napisać, że ta partia rządząca, no i to jest nawiązanie oczywiście do tego, co ty powiedziałeś, że ktoś mu rozwiąże usta, no i że tam będzie wtedy coś się czegoś dowiemy. No ja myślę, Maciej, że to byłoby prawdopodobne, gdyby uciekł na Białoruś albo do Rosji, to wtedy tak. Wtedy to w ogóle by było. No. Prawda? Mamy zresztą przykład Tomasza Szmyta, to wiemy, jak to działa. Natomiast jeżeli uciekł do Rumunii, to myślę, że pierwsza rzecz, jeżeli ktoś go tam przywitał, przejął albo nie wiem, gdzieś przyczaił, jak on tam się gdzieś Wałęsa, to pierwsza rzecz była taka, żeby zadzwonić do ambasady amerykańskiej i zapytać, co trzeba z nim robić. I czy wolno. Przenieśmy się do drugiej strony konfliktu, czyli do Rosji. Tu mam dwie interesujące informacje. Pierwsza informacja jest bardzo świeżutka. Ona jest sprzed 40 minut. I podał ją również TASS. Putin wystąpił i powiedział, że zagrożenie suwerenności Federacji Rosyjskiej zwykłą, znaczy bronią konwencjonalną, może być warunkiem do użycia broni jądrowej. Według mnie to jest bardzo ważny i dający do myślenia komunikat. Już ileś razy ja słyszałem drwiące komunikaty w polskich i zachodnich mediach, że ho, ho, tak znowu ci Ruscy mówią o czerwonej linii, o tej broni atomowej, wiadomo, że jej nie użyją. W ogóle są, używając klasyka, są miękiszony i w ogóle nic nie zrobią, do niczego się nie nadają. No, ja bym tak nie był taki pewien i nie trzymałbym tak wysoko tego dobrego nastroju, dlatego że jeżeli prezydent tego kraju występuje, to już żartów nie ma. I zwróciłbym na to jednak uwagę. Natomiast drugim takim interesującym sygnałem, który też chciałbym prosić ciebie o skomentowanie, jest otóż taki właśnie, że Rosja prowadzi tajne negocjacje w sprawie zaawansowanych rakiet, cokolwiek to oznacza, i Rosja za pośrednictwem Iranu prowadzi tajne negocjacje z jemeńskimi rebeliantami Huti w sprawie przekazania im zaawansowanych rakiet przeciwokrętowych, podaje Reuters, powołujący się na swoje źródła. Czy łączyć te dwie informacje, które właśnie przeczytałem Państwu, czyli o możliwości użycia broni jądrowej, Putin nie powiedział gdzie, I o rozmowach dotyczących przekazywania zaawansowanych rakiet, to jest, mi się wydaje, ważne pytanie. Co myślisz? No, po pierwsze, myślę, że ten artykuł został przepisany z Reutersa bardzo słabo. Używanie takich sformułowań jak zaawansowane rakiety, to jest to już taka tania kalka z języka angielskiego. Nie ma w polskim języku zaawansowanych rakiet albo niezaawansowanych. Zaawansowane technicznie powinno być. No chociażby, ale no, zmierzam do tego, że ktoś to oczywiście jakaś osoba pisząca, zmuszona do tego, żeby pisać po, nie wiem, 10 depesz na godzinę. No wszystko jedno, O2, Wirtualna Polska, co by to nie było, no to robi takie właśnie rzeczy i przepisuje bezmyślnie. Natomiast to już, nie wiem, piąty, szósty raz w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy ja czytam w poważnym, w
cudzysłowie, serwisie typu właśnie Reuters czy coś podobnego, o tym, jak to Rosjanie na pewno przekażą do Jemenu jakąś tam bardzo, jakieś, czy to będą rakiety, czy jakieś pociski artyleryjskie, czy to mają być jakieś, czy jakaś inna broń, czy na przykład to, co do Iranu powędrowało, czyli ten system, już nie pamiętam, on się chyba Murmańsk nazywa, ale proszę mnie nie łapać tutaj za słowo, ten system służący do zakłócania sygnałów podawanych dronom a propos celów, to no i o tym słyszałem, że tam wydaje mi się, że jest to bardzo mało prawdopodobne i jest bardzo mało prawdopodobne, żeby Iran to załatwiał jakoś z, pomiędzy Rosją i Jemenem. Myślę, że nie jest wykluczone, że to się w przyszłości coś takiego może zdarzyć, ale na razie ja po stronie rosyjskiej nie widziałem żadnych zapowiedzi, ani żadnych ruchów, które by wskazywały na to, że coś takiego, no, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Natomiast jest wielu analityków, którzy twierdzą, że Rosja w ogóle jest słabo zainteresowana Jemenem. Jednym z takich analityków jest Andrew Korybko, to Amerykanin mieszkający w Rosji. I no, on ma na ten temat serię dosyć dobrych publikacji. No, ale jeżeli chodzi o to odpowiedź nuklearną ze strony Rosji, to znów pytanie, czy to jest kolejna dykteryjka, naprawdę było ich już bardzo wiele, która służy do tego, żeby w jakiś sposób subordynować opinię publiczną w Rosji. Wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Jeżeli chodzi o wymiar międzynarodowy tego, to dla mnie nie jest to wypowiedź, która wzmacnia pozycję Rosji. To znaczy Rosja rzeczywiście od jakiegoś czasu, i to już długo, to trwa, nie wiem, dobre 18 miesięcy, jest zmuszona od czasu do czasu wikłać się w taki dyskurs nuklearny wobec właściwie braku nuklearnego zagrożenia. To znaczy, gdyby Rosja mówiła o tym, że wszystkie dotychczasowe traktaty, które regulowały ilościowo posiadanie broni jądrowej przez różne państwa, zostały, no nie wiem, wyrzucone do śmieci przez Stany Zjednoczone, no i w związku z tym oni muszą tutaj rozbudowywać potencjał nuklearny albo muszą w jakiś sposób tutaj wprowadzać nowe regulacje, zmiany w doktrynie i tak dalej, no to to byłoby adekwatne moim zdaniem, ale ta ciągła, no czy może przynajmniej cykliczna, takie straszenie nuklearną odpowiedzią na brak nuklearnego zagrożenia, to moim zdaniem no, nie poprawia pozycji międzynarodowej Rosji. Oczywiście ja rozumiem, że to może być prawda, to znaczy, że oni próbują donieść do świadomości, że jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że ilościowo tak dużo broni konwencjonalnej znalazłoby się w rękach armii ukraińskiej, czy tam jakiś oddziałów jeszcze, nie wiem, międzynarodowych wspierających armię ukraińską, czy coś takiego, czy gdyby na przykład jakieś jednostki krajów natowskich interweniowały po stronie ukraińskiej, no to wówczas oni mogą uciec się do użycia taktycznej broni nuklearnej, no ale to zostało już powiedziane tyle razy i jest jasne, no znaczy jest jasne, no znów jasne jest może dla ciebie, dla nas, dla naszych widzów, ale no to jest próba zasygnalizowania czegoś, co według mnie no już zostało tyle razy powiedziane, że jeżeli dotychczas nie zostało przyjęte do wiadomości, to już więcej nie ma sensu tego powtarzać, bo to po prostu nie ma, no ewidentnie no nie ma ścieżki dojścia jakoś do świadomości tych ludzi, którzy mogliby po stronie natowskiej o czymś tam zdecydować. No i wiadomo, ty to wiesz, ja to wiem, no jestem przekonany, że większość naszych widzek i widzów również. Jeżeli by doszło do takiej sytuacji, że Rosja na frontach wojny ukraińskiej zaczęłaby, umownie mówiąc teraz, przegrywać, cokolwiek by to miało znaczyć, to posunie się wtedy do użycia taktycznej broni jądrowej na Ukrainie. No i być może, gdyby doszło do jakiejś eskalacji ze strony NATO w związku z tym, być może doszłoby też do jakichś działań na terenie już konkretnego państwa natowskiego, hipotetyczny Poznań i tak dalej. Być może tak by było, ale to jest dyskurs, z którym ja już się czuję bardzo oswojony, to znaczy ja już to słyszałem tyle razy, że jeżeli ktoś w Pentagonie albo w Departamencie Stanu albo w CIA miał to usłyszeć, no to już oni już to wiedzą. Już teraz nie ma sensu im naprawdę tego przypominać.
Poza tym istnieje pewne, bardzo małe moim zdaniem prawdopodobieństwo, ale istnieje pewne prawdopodobieństwo, że awantura pomiędzy Pentagonem a Departamentem Stanu, która się zmaterializowała, że tak powiem, w przestrzeni publicznej, w domenie publicznej w miniony weekend i w poniedziałek, no to mogła być spowodowana wypowiedzią Władimira Putina w Petersburgu na temat tego, co on sądzi o zaangażowaniu państw NATO w sytuacji, gdyby dały pozwolenie Ukrainie na użycie broni dalekiego czy średniego zasięgu i rażenie celów w głąb Rosji. Więc może po stronie rosyjskiej ktoś pomyślał, że o tamta wypowiedź odniosła jakiś sukces. Ja naprawdę uważam. Może i to, tak? No tak. Ja naprawdę uważam, że to tak nie było, ale no, to moja opinia bazuje na pewnych spekulacjach, jakichś tam obserwacjach, jak sądzę, ostrożnych, ale informacji wewnętrznej nie mam. Natomiast ktoś sobie właśnie tak mógł pomyśleć, jak ty tutaj teraz to zacząłeś podsumowywać. No skoro tamto zadziałało, to może jeszcze raz to powiedzmy, to może znowu kogoś tam, nie wiem, oświeci albo kogoś przywoła do intelektualnego czy politycznego porządku. Natomiast no, mam takie obawy, że teraz już nikt nikogo nie słucha. To na tym polega cały problem. Wszyscy już się zakleszczyli w sposób no, niemal ostateczny w tych bańkach, w których funkcjonują i politycznie, i organizacyjnie, i instytucjonalnie. I jedyną nadzieją tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakąś przyszłość polityczną świata, która mogłaby tutaj zostać sformatowana jakoś inaczej niż dotychczas, czyli ten kurs prowojenny mógłby zostać częściowo chociaż odmieniony, no to byłby prawdopodobnie byłby to wybór Trumpa na prezydenta, no i oczywiście gdyby on no, zechciał konsekwentnie obstawać przy swoich tutaj przy tym stanowisku a propos wojny na Ukrainie i tych próbach jego zakończenia, ale no to jest też tylko i wyłącznie spekulacja. Nie jestem człowiekiem Trumpa i nie jestem trumpistą. Pokładam tylko i wyłącznie nadzieję w tym, że on no ma taki specyficzny charakter, powiedzmy, i że ten jego, to jego takie rozbuchane ego, skoro on to postanowił, to że będzie to robił, no może to coś da. No. Może to coś da, bo wiesz co, ja uważam, że materiał na podpałkę, jeśli chodzi o nasz świat, to jest przygotowany. A dowodem na to niech będzie ankieta, którą zacytowała Gazeta Wyborcza. Tylko nie wiem, czy to jest ankieta, że tak powiem, taka wśród czytelników, czy to jest jakaś przeprowadzona wśród polskiej opinii publicznej, ale niezależnie od tego zaraz przeczytam wyniki. To jest dość charakterystyczne. Otóż na pytanie, czy uważa, że Zachód powinien działać bardziej zdecydowanie wobec Rosji, były następujące warianty odpowiedzi. Tak, ale nie powinniśmy wprowadzać wojsk do Ukrainy. Tak, powinniśmy wprowadzić wojska do Ukrainy. Tak, ale powinniśmy najpierw nakreślić Putinowi czerwoną linię, po przekroczeniu której Zachód wkroczy do Rosji. Nie, Zachód robi tyle, ile może wobec Rosji. Najczęściej nie mam zdania. Nie muszę cię chyba przekonywać, bo chciałem, żebyś pozgadywał. Nie było takiej opcji, żeby Zachód się wycofał i dał spokój. Nie, to nie. Chciałem cię zmusić do zagadek, ale myślę, żebyś to odgadł z pierwszego razu. Otóż 34% jest zdania, tak powinniśmy wprowadzić wojsko do Ukrainy. 27% mówi, że Zachód powinien działać bardziej zdecydowanie, ale bez wprowadzania wojsk. 19%... Co to znaczy właściwie? Co? Co to znaczy? To jest zagadka. To jest zagadka, ale teraz 19%, że powinniśmy Putinowi nakreślić czerwoną linię, no i że 17% tylko mówi, Zachód robi tyle, ile może. No, jakby to powiedzieć, uważam, że jeżeli to jest ankieta wśród czytelników Gazety Wyborczej, to się nie dziwimy. Gratulujemy Gazety Wyborczej. Gratulujemy wspaniałych czytelników. Tak, produktu i produktu jej propagandy przez 30 lat. To jest jednak... Ja myślę, że to jest układ zamknięty. Społeczeństwo już jest niepotrzebne. Wystarczy sama Gazeta Wyborcza i czytelnicy. Niech oni sobie tam od czasu do czasu wybierają jakiegoś człowieka roku albo coś takiego. Niech tam robią sobie, wiesz, podrzucają sobie tweety Sikorskiego i już co, i tak będzie życie wyglądało. Cała reszta jest niepotrzebna. Myślę, że można by ich zamknąć w jakimś rezerwacie. Na sumie to byłoby jakieś... Tak jest. Nie, wiesz, od czasu, kiedy Gazeta wybrała Chodorkowskiego
Człowiekiem Roku i Miśnik powiedział o nim, że to jest Nelson Mandela Europy Wschodniej. To ja w zasadzie już nie mam żadnych złudzeń co do Ludzi Roku Gazety Wyborczej. Gratulujemy tego. Ale to jest według mnie oczywiście niepokojące, bo to no, widać poziom, jakby to powiedzieć, czy brak poziomu, czy poziom uprania jednak mózgów. No, nie, no mi się wydaje, że to jest poziom przede wszystkim, to jest deficyt jakiś poznawczy, bo co to w ogóle znaczy wprowadzić wojska na Ukrainę? Ile? Kiedy? Co one tam mają zrobić? Tak. Ale nie, no co? I jakie wojska? Przepraszam, na jakim sprzęcie one pojadą, skoro ten, który mieliśmy, to w dużej mierze jednak pozwoliliśmy rozstrzelać gdzieś tam na frontach wojny. Trwające już przecież prawie 3 lata. Tak. Więc co to w ogóle jest za... Jak powinniśmy wprowadzić? To jest jakieś takie myślenie... No, przypominają mi się zawsze w takich okolicznościach moje podręczniki do mikro i makroekonomii, gdy byłem jeszcze studentem, to miałem 2 semestry właśnie mikro i makroekonomii i tam, gdy mieliśmy ćwiczenia czy konwersatoria, to nam ci tam profesorowie, doktorowie i tak dalej zadawali różne takie zadania, żebyśmy to rozwiązali i wszystkie zaczynały się od takiego sformułowania: załóżmy, że wszyscy mają tyle i tyle pieniędzy. No to jest załóżmy, że mamy armię, no prawda? To jest załóżmy, że mamy tutaj no, tyle i tyle potencjału i sprzętu i mam wrażenie, że ci ludzie żyją w takim przekonaniu, że no my, że, nie, że połączone siły, jak jakiś kapitan planeta, połączone siły, nie wiem, armia włoska, chorwacka, polska i nie wiem, fińska i może jeszcze, kurde... Estońska. Słucham? Estońska. Tak, i estońska, że gdy tam wejdą na tę Ukrainę, to zrobią taki porządek, że Putin to będzie pamiętał no, do końca i jeden dzień dłużej. No... Dobrze by było najpierw spróbować zweryfikować jakieś tutaj te swoje przekonania, ale wiadomo, że gdy jest się członkiem obozu, członkiem kościoła, przepraszam, takiego jak właśnie Gazety Wyborczej czy tam Gazety Polskiej, no to się żadnych informacji nie weryfikuje, tylko po prostu się wierzy. A tak naprawdę to się nie wierzy, tylko po prostu się cały czas ma nadzieję, że to jest prawda. To jest takie, to dokładnie takie z wiarą w Boga, na przykład w Polsce. To wszyscy wiedzą, że Polacy to wierzą w Boga. Polacy nie wierzą w Boga. Ci, którzy deklarują, że wierzą, większość z nich po prostu ma nadzieję, że Bóg jest. Nie jest żadna wiara. Natomiast jest to, i tak samo jest tutaj, jest jakaś taka nadzieja, że NATO przecież może. Jak to? NATO musi móc. NATO jest najlepsze. NATO jest największe. NATO jest, i to jest jakaś taka zegarynka, wiesz, w świadomości tych ludzi się odgrywa i różne dykteryjki tam są, różne się przypominają im tam groźne słowa Stoltenberga albo kogoś, no i oni wtedy tak jakoś, wiesz, no tak zaczadzeni tym, oduraczeni zupełnie, wiesz, wałęsają się po świecie, niepotrzebni nikomu, no ale no, Maciej, no słuchaj, jeśli zapadnie jakaś decyzja, odpukać w niemaliowane, a jeśli zapadnie jakaś decyzja o wysłaniu polskich wojsk, wszystko jedno, w towarzystwie jakichkolwiek innych by to nie było, na Ukrainę, to naprawdę, Maciej, to ja jako no, człowiek, który nigdy nie miał z żadną religią niczego wspólnego, mogę tylko powiedzieć, niech nas ręka boska chroni, bo to już jest jedyne co. No ale Gazeta Wyborcza i jej czytelnicy widać funkcjonują w jakiejś innej rzeczywistości. I dodam, że to jest rzeczywistość takich... jakichś splątanych wyobrażeń. I to jest taka sama rzeczywistość, jak rzeczywistość na przykład czytelników Gazety Polskiej, którzy żyją w jakimś innym świecie i nie wiedzą o tym, że a propos na przykład katastrofy smoleńskiej, to były 3 międzynarodowe śledztwa i już tam naprawdę niczego więcej się na ten temat nie dowiemy. No ale wiesz, no ale jeżeli chcą, jeżeli takie mają jakiś taki lifestyle albo taki pomysł na życie, taki pomysł na rzeczywistość, żeby tutaj się wikłać w jakieś takie labirynty, które sami sobie będą wymyślali i jednocześnie będą potem rozbierali ten problem, żeby umilić sobie, nie wiem, swoją codzienność, no to wiesz, nie można tego nikomu zabronić. No tylko akurat w tym wypadku drugim, no to jest to trochę mniej niebezpieczne, bo to, co oni sobie tam mówią na tych spotkaniach klubu Ronina czy czegoś podobnego, to wiesz, to mnie nie interesuje. Podobnie zresztą jak, wiesz, no ja... nie jestem katolikiem, nie chodzę do kościoła, więc nie muszę słuchać tych głupot i mnie to w ogóle, wiesz, no, w żaden sposób nie dotyka. Natomiast jeżeli ktoś proponuje, żebyśmy wysłali wojska, żebyśmy polskie wojsko wysłali, albo wojska zachodnie, cokolwiek to znaczy, jakie wojska zachodnie, jedyne wojska, które mogłybyśmy ewentualnie, które mogłyby,
których wysłanie mogłoby odnieść jakiś skutek, to byłyby wojska amerykańskie. I wyobraź sobie, ja o tym mówiłem, Maciej, że spełni się mokry sen niektórych właśnie czytelników Gazety Wyborczej, jak również niektórych decydentów międzynarodowych o tym, żeby Ukraina została przyjęta do NATO. No przyjęta, no dobra, jest przyjęta do NATO. Artykuł 5 uruchamiany. I co? Amerykanie wyślą wtedy 500 000 wojsk, tak? Żeby walczyć na Ukrainie, czy co? Wyślą bombę atomową, tak jak, nie wiem, Nowy Obywatel kiedyś sobie, ułożył taki scenariusz. Taki scenariusz wyślą, tak? Że zbombardują bronią nuklearną Moskwę? Albo Leningrad, albo coś takiego. No, przecież, no mówię ci, to są rojenia chorych ludzi. No. I wiesz, i to jest największym problemem przestrzeni publicznej dzisiaj jest to, że, no, że obłęd dominuje. Obłęd, obłąkanie i te jakieś takie groźne fantazje. I to będzie miało swoje konsekwencje. To znaczy, no mam nadzieję, że nie właśnie takie, że no na szczęście czytelnicy Gazety Wyborczej nie decydują, przynajmniej nie o wszystkim. I no naprawdę to, że dziś ja jako osoba o wiadomych przekonaniach muszę liczyć na to, że ktoś gdzieś w Departamencie Obrony w Stanach Zjednoczonych zechce podejść z minimum opamiętania, porównując chociażby potencjały nie tylko nuklearne, ale w ogóle wojskowe Stanów Zjednoczonych i Rosji, i w ostatniej chwili, tak jak miało to miejsce w minioną niedzielę, zaciągnie ręczny hamulec, no to, no Maciej, no to jest katastrofa po prostu. No. To jest nie tylko katastrofa, tutaj chcę ci jeszcze przeczytać i Państwu taki pasus, to ciekawe może być. Otóż cała Polska i media polskie klepią się po udach i wzajemnie po plecach ze znakomitego, jak twierdzą, wystąpienia Sikorskiego. Dosadna odpowiedź Sikorskiego do ambasadora Rosji. Pokazał też zdjęcie. No, bardzo jest też źle napisane. Nie ma odpowiedzi do ambasadora. No nie ma, to tak. To nie, ja naprawdę, słuchajcie, zatrudnijcie redaktora. O co to chodzi? Macie tyle forsy. Przecież to są tak bogate wydawnictwa. Oni wolą to na Google Translator, rozumiesz? Odpowiedź do ambasadora i ktoś to puszcza. Naprawdę kompromitacja. Ale dobra, no to nie moja sprawa. No i otóż nasz dzielny szef MSZ, Radosław Sikorski, przemawiał we wtorek, dzisiaj przed delegatami pozostałych krajów ONZ i polemizował, bo tak to trzeba odczytać, z wystąpieniem rosyjskiego ambasadora Wasilija Nebenzi na Radzie Bezpieczeństwa. No i tak jak wspomniałem, polskie media klepią się po udach, że dosadnie i obnażył wszystkie kłamstwa Nebenzi. I otóż powiedział między innymi, że wielokrotnie kłamał, tak, no i Sikorski mówi, co następuje. Debata miała podobno składać się w cudzysłowie fałszywych twierdzeń dyktowanych przez Brukselę. Jednak to nieprawda. Rosyjski ambasador stwierdził, że Rosja nie bombarduje celów cywilnych, ale to jest kolejne kłamstwo. 2 tygodnie temu odwiedziłem ukraińskie miasto Lwów, gdzie pocisk rosyjski uderzył w kamienicę, zabijając żonę i 3 córki jednego z mieszkańców, wszystkie były cywilami, żyły daleko od linii frontu, zostały zabite. Pan Sikorski oczywiście myli skutki z przyczyną, bo zdaje się, zbombardowanych domów cywilnych po obu stronach frontu jest dostateczna ilość. To nie muszą być uderzenia umyślne, choć niektóre na pewno były. I nie sądzę, żeby Rosja to robiła w sposób umyślny. Ale przede wszystkim skupił się w swoim wystąpieniu Sikorski tym, że ukraińskie dzieci są porywane. Skupił się na tym oskarżeniu Trybunału i że dzieci właśnie są ukraińskie porywane, zmuszane do zmiany obywatelstwa, były deportowane do Rosji bez zgody. Czyjej zgody? Chyba w dalszym ciągu mówimy o tym złym tłumaczeniu. Były deportowane do Rosji bez zgody, okłamywane, wykorzystywane do propagandy, a następnie oddawane rosyjskim rodzinom i nadawano im obywatelstwo. I jak wypomniał Rosji Sikorski, Władimir Putin podpisał niedawny dekret przyspieszający nadanie obywatelstwa dla tych porwanych
dzieci. No i tam jeszcze oczywiście skupił się na tym, że ambasador Rosji nazwał rząd Ukrainy nazistami. Ja przeczytałem wystąpienie Nebenzi i nie zauważyłem, żeby on nazwał rząd Ukrainy nazistami, choć taka narracja w rosyjskiej przestrzeni funkcjonuje. I oczywiście Sikorski, jak donosi Wirtualna Polska, podczas wystąpienia posługiwał się również rekwizytami, zdjęciami wspólnej parady nazistów i Sowietów. No, co to, że tak powiem, daje, co to udowadnia, nie mam zielonego pojęcia. Oczywiście Rosja jest prawnym następcą Związku Radzieckiego, jak sama zadeklarowała przy swoim powstaniu, ale to nie znaczy, że ponosi odpowiedzialność i że Rosję można obarczać wspólną defiladą z Brześcia z 1939 roku, bo tym zdjęciem właśnie epatował. Dobrze, ale też ta parada, co ona ma wspólnego w ogóle z tym? Co ona ma wspólnego z tym? Co wspólnego miał pakt Ribbentrop-Mołotow z wojną na Ukrainie i... No kompletnie, znaczy, bo wynika z tego, ja to odczytuję w taki sposób, że wy tu gadacie o tym, że jacyś naziści, a tak naprawdę to wy współpracujecie z nazistami. No tak oczywiście przeszkodzi. Jest to powiedzieć Sikorski, czyli że oni tak naprawdę są krypto, w jakiś sposób taki współpracują z Ukraińcami, tak naprawdę tylko ich bombardują. Bo ja na sam koniec mam najgorszą informację. To wystąpienie Sikorski napisał sobie sam. A skąd to wiemy? Bo on to powiedział. Mhm. Znaczy, no, nie wiem, czy to jest najgorsza informacja. No, wiesz, to znaczy, że ktoś mógłby mu napisać lepsze. To jest jakaś optymistyczna tutaj. Nawet pobrzmiewa taka nuta. Natomiast ja uważam, że Sikorski jest tak skompromitowanym politykiem, że nie powinien w ogóle występować na żadnych międzynarodowych forach, tylko powinni go gdzieś ukryć. Najlepiej. I myślę, że gdyby w rządzie Tuska, gdybym miał tam coś doradzać komuś, to bym powiedział, że najlepiej by było, gdyby, nie wiem, jadąc na rowerze, albo biegając rano, albo grając w tenisa, nagle boleśnie, dotkliwie złamał nogę w czterech miejscach. I wtedy myślę, że byłaby jakaś przestrzeń do tego, żeby można było spokojnie tutaj prowadzić politykę, jakakolwiek by ona nie była. Nawet jeśli miałaby być pod dyktando Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Brukseli, wszystko jedno, ale przynajmniej nie z takim głupkiem, wiesz, na czele. No ale niestety tutaj żona mu, jak się zdaje, wszystko to tutaj go zabezpiecza przed tymi właśnie nagłymi takimi, nie wiem, upadkami podczas jazdy na rowerze. Więc to jest, to mam tylko taki wniosek. Natomiast jeżeli chodzi o Nebenzję, no to ja szanuję tego faceta za upór i za taką wytrwałość, bo to jest rzeczywiście koleś, którego opluli no niemalże dosłownie. Między nami mówiąc pół Ukrainiec, żebyśmy mieli jasność. No tak, tak. A on tam po ukraińsku coś powiedział też w trakcie tego wystąpienia, bo tam zdaje się, że był taki moment, w którym on zwrócił się do przedstawiciela Ukrainy, który chyba też ma nazwisko Kuleba, tylko chodzi o jakąś Mykołę a tym razem, a nie o Dmytro. Wszystko jedno, nie wiem, kto to jest ten Mykoła Kule, no ale to chyba nie ma dużego znaczenia. No, i chcę tylko powiedzieć, że on mu tam po ukraińsku coś odpysknął, żeby się po ukraińsku nie mówi, bo to są inne języki tam, które no, są w protokole ujęte ONZ-owskim. No i potem no, też obrugał cały ten odpowiedzialnych za protokół, no, dlatego że dopuścili w ogóle do tego rodzaju wypowiedzi i słusznie zresztą, że mogli to usłyszeć, znaczy usłyszeć mogli wszyscy, ale wysłuchać mogli tylko ci, którzy znają język ukraiński. Natomiast no, on akurat do nich należy, no i on mu tam podziękował za to, że pokazał prawdziwą twarz Ukrainy, bez maski, coś takiego. Więc było to trochę szczeniackie, ale no, ja podziwiam Nebenzję właśnie za tę jego wytrwałość, że on się w ogóle nie zmienił. On tak chodzi, on wygląda jak taki biurokrata stary radziecki, tam po prostu chodzi i rzeczywiście trochę mnie to denerwuje, że on czyta ciągle z kartki, że jest taki jednostajny dosyć monotonny. Wydaje mi się, że Rosja powinna, no to jest to, o czym rozmawialiśmy już, nie wiem, ile razy, może N razy. Rozmawialiśmy, że Rosja naprawdę powinna czasem no, wziąć pod uwagę jakieś kwestie PR-owe. No i czasem jest lepiej wystawić kogoś takiego bardziej charyzmatycznego po prostu w ONZ-cie, który na przykład w sposób błyskotliwy i inspirujący wypowie się jakoś i tak zreferuje to rosyjskie stanowisko. No ale Mimo tych deficytów, że tak powiem, to ja Nebenzję, no jakoś się rzekło, szanuję za te cechy, które wskazałem. On w swoim wystąpieniu, ja bardzo na szybko przeczytałem przed rozpoczęciem naszego nagrania dzisiaj, w ogóle nie wspominał o Związku Radzieckim. Więc w tym kontekście po co odwoływać się do Związku Radzieckiego? Związek Radziecki, okej, no Rosja jest rzeczywiście... Rosja jest kontynuatorem, można powiedzieć, to znaczy jest tam... No, przyjęła, że tak powiem, z dobrodziejstwem inwentarza tę spuściznę postradziecką
I no można próbować ją rozliczać za pakt Ribbentrop-Mołotow, chociaż ja uważam, że rozliczenia prowadzone wobec Związku Radzieckiego za ten akurat element są prowadzone w sposób wyjątkowo nieuczciwy. Natomiast nie chcę teraz o tym rozmawiać, to znaczy o pakcie Ribbentrop-Mołotow i o tym, dlaczego Związek Radziecki nie miał... Ja ci tylko wejdę. W 2009 roku w Gazecie Wyborczej ukazał się list Putina do Polaków, w którym Putin jednoznacznie potępił pakt Ribbentrop-Mołotow. Jego... Tak, ale Putin nie miał racji moim zdaniem w tym. No natomiast wszystko jedno, nie chcę teraz tego rozwiesz, bo nie chcę tutaj się zagłębiać w jakiś niuans historyczny. Możemy kiedyś o tym porozmawiać, o II wojnie światowej i o roli Związku Radzieckiego i o roli nazistowskich tam Niemiec i tak dalej. No, ja w każdym razie zmierzam do tego, że to jest humbug. No, to jest po prostu kolejny taki chochoł, którym można machać gdzieś tam pokazać. No i po co to? No, co to ma znaczyć? Natomiast jeżeli chodzi o te wywożone dzieci, to co ty powiedziałeś, ten brak zgody, bez zgody, to jest właśnie dokładnie kalka z języka angielskiego, without consent. No i to sobie można tak mówić, bez zgody. Bez zgody. To, właśnie no. Kto musi dać zgodę na wywiezienie dzieci z obszaru działań wojennych? Strzelam tak, odstrzeliwanego, nie? Nie no to, ale nie ma nad, bo on tam jeszcze powiedział, Sikorski mam na myśli, że niezależne źródła podają, że ileś tam tych dzieci, niezależne dochodzenia, że te dzieci rusyfikowane, przekazywane na siłę rodzicom, nie wiem, ty widziałeś? Jak można przekazać dziecko na siłę jakiejś rodzinie? Ja też nie bardzo wiem. A po drugie... Trudno sobie wyobrażam. No nie, no z trudem sobie wyobrażam. Chyba, że niemowlaka, tak? Chyba, że niemowlaka. Nie, no dobra, niemowlaka, no okej, ale co, 16-letnie dziecko, tak? Które gdzieś tam... No, 12-letnie, 7-letnie, 8-letnie. No dobra, no ale zostawmy teraz to. Już trochę świadomie. Załóżmy nawet, że to się działo. Czy ktoś mógłby mi pokazać jakieś dowody na to, że to się stało? Chciałbym zobaczyć po prostu te dowody, które poświadczają jednoznacznie o tym, że te dzieci zostały porwane w złej wierze, przekazane jakimś... Wynaradawiane. I tak dalej, słucham? Wynaradawiane, że są wynaradawiane, bo to są wynaradawiane, wynaradawiane, no też cokolwiek by to miało znaczyć. Nie jestem pewien, czy na przykład przekazanie ukraińskiego dziecka, ukraińskiej rodzinie, która mieszka na stałe na terytorium Rosji, to jest wynaradawianie, czy nie? Nie, no nie wiem, ale nawet przekazanie rosyjskiej rodzinie, zwłaszcza, że to dziecko prawdopodobnie mówiło od rosyjsku po rosyjsku od urodzenia. No, znaczy, słuchaj, nie chcę przez to powiedzieć, tak, że Rosjanie nie popełnili jakiejś niegodziwości względem ukraińskich dzieci. Nie wiem, no ja tylko, chcę tylko powiedzieć, że nie widziałem na to żadnych dowodów. Co innego, jeżeli ktoś chciałby dowodów dotyczących niegodziwości wobec dzieci, to zapraszam do Strefy Gazy. To tam jest dużo i tam jest dowodów co najmniej 4 razy w tygodniu. Jest taka bulwa dowodów, która gdzieś po internecie krąży w postaci nagrań wideo różnych i różnych tego rodzaju właśnie materiału dowodowego. Natomiast to samo dotyczy tej rodziny. Rzeczywiście tak było. No i Rosja dokonała ostrzału Lwowa. W ramach tego ostrzału doszło do uderzenia w kamienicę. Uderzenia w kamienicę i tam rzeczywiście zginęły tam 2 dziewczynki, zdaje się, i ich matka, czy coś takiego. I to, no przynajmniej ja nie widziałem, żeby strona rosyjska temu zaprzeczyła, no poza oczywiście tymi szurami tam w kanałach telegramowych, to nie, ale twierdzenie, ja polecam Radkowi Sikorskiemu, żeby sobie obczaił, jak wygląda precyzyjne uderzenie w blok mieszkalny w taki sposób, aby zabić mieszkającą w danym lokalu rodzinę. Jest bardzo dużo takich filmów, które można znaleźć sobie na portalu X, gdzie widzimy, jak mamy całą kamienicę, czy jakiś tam blok, jest zniszczone jedno konkretne mieszkanie. Bo dzisiaj jest taka broń, którą można w taki sposób właśnie wykorzystać, żeby uderzyć w jedno konkretne miejsce, żeby zniszczyć jedno czy dwa mieszkania na danej kondygnacji w środku. I w tych mieszkaniach ginie 8 dzieci, 15, całe rodziny, wiesz, 3-pokoleniowe i tak dalej, które się tam schroniły. I to jest działanie ze strony Izraela, no, zrealizowane z pełną premedytacją. Wiadomo, że to tak precyzyjne uderzenie, to nie przypadkowe, precyzyjne, konkretne, w to miejsce wiadomo, kto tam zamieszkuje. Natomiast ja nie słyszałem o tym, żeby strona rosyjska, jeżeli są na to dowody, to proszę mi je przedstawić, ja chętnie zmienię swoje zdanie, ale nie słyszałem o tym, żeby strona rosyjska w sposób celowy atakowała obiekty cywilne. Słyszałem o tym, że atakowała szkoły lub szpitale ze względu na to, że tam się znajdowali na przykład ukraińscy żołnierze. Ukraińscy żołnierze sami dostarczają często dowodów na to, że wykorzystują tego rodzaju właśnie obiekty cywilne, których no, zgodnie z różnymi tam normami
prawnymi regulującymi prowadzenie wojny nie wolno atakować, no ale sami się tym chwalą na jakichś TikTokach i w podobnych miejscach, że oni tam są, oj, że tutaj się rozkładają, że to... No i nie wiem, jaki był, nie pamiętam w tej chwili, no, jaki tam, jaka była celowość, znaczy jakie były cele konkretnie opracowane podczas tego ataku we Lwowie i w okolicach. Natomiast no, twierdzenie, że Rosja atakuje obiekty cywilne, zakładające coś takiego, że atakuje, jest no, właśnie... Premedytacją, tak. No po prostu uważam za nieuczciwe. Fakt jest faktem, że Rosja, no, jeszcze raz podkreślam, no, spowodowała na pewno dużo ofiar cywilnych, ale porównanie tego do wojny, która toczy się równolegle i która jest obliczona na eliminację właśnie konkretnej grupy narodowościowej, etnicznej, religijnej i tak dalej, toczy się w tej chwili na Bliskim Wschodzie. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wygląda wojna, w ramach której prowadzi się autentyczne ludobójstwo, gdzie występują zbrodnie wojenne, nie wiem, z częstotliwością 3 razy w tygodniu albo coś podobnego, to naprawdę zapraszam tam. Ja myślę, że mieszkańcy Gazy z radością powitaliby porwanie dzieci. Porwanie dzieci, tak, tak. Do Rosji, gdziekolwiek. Gdziekolwiek, no. Gdziekolwiek, byle tylko wyrwać się spod tego barbarzyńskiego, ludobójczego ostrzału. I to warto byłoby, gdyby pan Sikorski, pisząc to przemówienie, sobie dopuścił do głowy, ale nie dopuścił. No, ale nie dopuścił. Dziękuję ci bardzo, Bojan, za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję państwu za obejrzenie tego odcinka. Będziemy bardzo wdzięczni za lajki, za subskrypcje. Dziękujemy państwu bardzo. Przekroczyliśmy 6 tysięcy subskrybentów. Idzie nieźle. Będziemy bardzo państwu wdzięczni za wsparcie finansowe. Jest nam potrzebne. Właśnie teraz będziemy o tym być może z Bojanem rozmawiali w następnych audycjach, bo dzieją się rzeczy nad wyraz niepokojące, ale o tym być może w następnych odcinkach. Dziękuję jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.